tu asystent Google. Zanim zaczniemy, dajcie Cytroxowi suba i łapkę w górę. Tak naprawdę ten debil mnie uwięził i powiedział, że jak tego nie zrobicie, to mnie nie wypuści. Co? Pomocy. Nie, nic z tych rzeczy. Cicho tam. Siemanko, z tej strony Cytrox, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w kolejnym odcinku z ukrytymi funkcjami. W poprzednim odcinku tej serii pokazywałem wam ukryte funkcje nowego Messengera i pod tamtym filmem dobiliście ponad 700 tysięcy wyświetleń. Szok. To wskazuje na to, że ukryte funkcje was interesują i w związku z tym w dzisiejszym odcinku pokażę wam ukryte funkcje asystenta Google, czyli nowości, która od kilku dni jest dostępna w Polsce. Jeśli nie wiecie, czym jest asystent Google, to jest to aplikacja, która w tym momencie jest dostępna praktycznie na wszystkie telefony z Androidem i jest to aplikacja, która w końcu obsługuje język polski. Od kilku dni można rozmawiać z asystentem Google po polsku i poza tym, że ten asystent posiada całą masę przydatnych komend, jak na przykład, nie wiem, po powiedzeniu zadzwoń do mama, dzwoni do mama. Jak powiecie mu, ustaw budzik na siódmą, asystent ustawi wam budzik na siódmą. Jak powiecie mu na przykład, nie wiem, ustaw nawigację do złotych tarasów, automatycznie telefon ustawi wam nawigację do złotych tarasów i to wszystko dzieje się za sprawą asystenta Google. Ale poza tymi bardzo przydatnymi funkcjami, asystent Google posiada całe mnóstwo ukrytych funkcji, a właściwie ukrytych komend, o których nie każdy wie, a które są bardzo, bardzo ciekawe i na tych komendach w dzisiejszym odcinku się skupimy. Przygotowując ten odcinek, znalazłem 80 komend, które są w tym asystencie Google ukryte, ale stwierdziłem, że w sumie 80 komend to trochę za dużo jak na jeden odcinek i w związku z tym podzielimy to na dwa odcinki. W dzisiejszym odcinku pokażę wam 40 ukrytych komend, a jeżeli dobijecie pod tym filmem 20 tysięcy lajków, to od razu biorę się za nagrywanie drugiego filmu, w którym pokażę wam kolejne 40. A póki co, moi drodzy, jeśli zostawiliście suba, jeśli zostawiliście łapkę w górę pod tym filmem, możemy przejść do pierwszej ukrytej komendy w asystencie Google. Generalnie asystenta Google wywołuje się komendą OK Google. Bardzo możliwe, że jeżeli na swoim telefonie macie asystenta Google, to w momencie, gdy przed chwilą powiedziałem OK, wiecie co, to okienko z asystentem Google wyskoczyło na waszym ekranie. W związku z tym w dzisiejszym odcinku będę starał się wycinać fragmenty, gdzie mówię OK, czyli w momencie, gdy wzywam asystenta Google, ale zrobimy to dopiero od drugiej komendy, bo w pierwszej komendzie muszę to zrobić. Jeśli macie odpalony film na YouTubie, wy w tym momencie macie, bo oglądacie mnie, to po wywołaniu asystenta Google musicie powiedzieć po prostu daj łapkę w górę. Uwaga, prezentuję, jak to działa. OK Google, daj łapkę w górę. W tym momencie, jak widzicie, odpisał OK, odpali nam YouTube'a i łapkę w górę zostawił. Możecie przetestować to na tym filmie. Z góry dzięki za wszystkie lajki, a póki co lecimy do drugiej komendy. Powiedz mi jakiś łamacz języka. Do dzieła. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Proszę bardzo, jak widzicie, moi drodzy, asystent Google potrafi na zawołanie przytoczyć nam jakiś łamacz języka. W tym wypadku idealnie trafił, bo mam na imię Karol, także akurat rymowanka o mnie. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Możemy nacisnąć sobie jeszcze jeden. Asystent Google ma ich całe mnóstwo, także nie martwcie się, że wam ich zabraknie. W czasie suszy szosa sucha. Suchą szosą Sasza szedł. Tak to wygląda, bardzo fajna sprawa, ale lecimy dalej. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Już się robi. Według portalu Poznaj Nieznane, Stefan Staniów w 1942 roku grający w Racing Club de Lens w jednym meczu strzelił aż 16 bramek. 16 bramek w jednym meczu. Tutaj słuchajcie, też asystent Google ma tak naprawdę wiedzę nieograniczoną. Będzie wam przytaczał różne ciekawostki gdzieś tam odnalezione w internecie. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś, o czym nie wiecie, powiedzcie do niego po prostu, powiedz mi coś, czego nie wiem. Czy jestem gorący? Zobaczymy, co powie. Z pewnością należy ci się 5 gwiazdek. Słuchajcie, należy mi się 5 gwiazdek. Nawet wysłał mi, jak widzicie, emotki 5 gwiazdek. Gdybyście chcieli się dowartościować, to jest to komenda dla was. Okej, lecimy dalej. Co jest? Miałeś przecież rozdać kartę podarunkową Google Play na 50 zł dla kogoś, kto zaobserwuje twojego Instagrama do końca dnia. Super, dzięki asystent. Gdyby nie on, to wyleciałoby mi z głowy, że w dzisiejszym odcinku ktoś z was zgarnie kartę podarunkową do wydania w sklepie Google Play o wartości 50 zł, a zgarnie osoba, która do końca dzisiejszego dnia, czyli do godziny 23.59, zaobserwuje mój profil na Instagramie. Ja celowo zmieniłem profil na prywatny, żeby widzieć, kto dokładnie zaobserwuje mój profil po tym odcinku i spośród osób, które to zrobią, wybiorę jedną, do której trafi karta o wartości 50 zł, które będzie mógł wydać na gry, aplikacje, muzykę albo książki. Mój nick na Instagramie to Cytrox, pisane przez zero. Póki co profil jest prywatny, ale tak jak mówię, tylko do północy. Przed północą wybiorę zwycięzcę, ogłoszę go na moim Instastories, a następnie zmienię profil z powrotem na publiczny. Wszystkich was zaakceptuję i będzie wszystko grało. Także lećcie na Instagrama, zaobserwujcie profil, a potem wróćcie i oglądajcie kolejne komendy. Gdybyście kiedyś chcieli się z kimś napić, ale nie mielibyście pod ręką nikogo, kto mógłby to z wami zrobić, to możecie wziąć sobie kieliszek, oczywiście z wodą, i powiedzieć do asystenta Google: zdrówko. Twoje zdrowie.
Tak sobie myślę, że to początek pięknej przyjaźni. Asystent Google, jak widzicie, już chce się nawet zaprzyjaźniać, także gdybyście szukali towarzystwa, asystent Google służy pomocą. A gdybyście na przykład zastanawiali się, gdzie raki zimują, to asystent Google również wam to powie. Gdzie raki zimują? Powiem. Tam, gdzie można zadać komuś bobu. Tam, gdzie można zadać komuś bobu. Nie rozumiem, ale okej. Niewiele osób wie również, że asystent Google potrafi rapować. Zarapuj dla mnie. Rap to temat dużego kalibru, ale spróbuję. Uwaga. Asystent Google na mnie wołają w całym internecie, dobrze mnie znają, wiedzą, że jestem twoim ziomkiem, że codziennie z tobą zbijam piątkę, sprawdzam pogodę, ale lecisz do domu, zgubić się ze mną nie dam nikomu. Tyle? Yo. Nie. Yo, okej, okay. Yo było na końcu, także super, brawa, możecie ocenić w komentarzu rapy asystenta Google. Okej, asystent Google umie rapować, ale pytanie, czy umie on beatboxować? Uwaga, zapytajmy. Umiesz beatbox? Już myślałem, że nigdy nie spytasz. Jak widzicie, albo słyszycie właściwie. Ale to nie wszystko, asystent Google jest również dobry, jeśli chodzi o znajomość tekstów. Uwaga, już wam udowadniam. Szła dzieweczka do laseczka. Napotkała asystenta całkiem szwarnego. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Ale fajny tekst. Włącz mapy Google, bo pewnie tam są. Widzicie? Asystent Google nie dość, że kończy tutaj te znane piosenki, to jeszcze robi to w swoim stylu. Gdybyście kiedyś grali w jakąś planszówkę i brakowałoby wam kostek, to asystent Google służy pomocą. Uwaga! Rzuć kostką. Okay. Uruchamiam. Uruchamiam, zobaczymy ile wypadnie. Twój wynik to 5. 5. Gdybyście jednak musieli rzucić monetą, ale nie mielibyście monety przy sobie, asystent Google również wam pomoże. Rzuć monetą. Okej. Okej. Proszę bardzo, odgłos monety. Mamy, jak widzicie, wynik reszka. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że asystent Google jest również na czasie, zna wszystkie młodzieżowe słowa, w tym również... Ty dzbanie. Może to dziwne, ale czuję się teraz jakby młodzieżowo. Widzicie? Mówiłem, że zna? Dobra, sprawdźmy, czy będzie znał masno. Uwaga. Masno mi. To dobrze. Jeśli chcesz, pokażę ci najnowsze wiadomości. Super, jak widzicie, odpowiedział, że to dobrze, spoko. Nie wiem tylko, dlaczego chce mi pokazać najnowsze wiadomości. Nieważne. Z asystenta Google jest również niezły imprezowicz. Uwaga. Impreza. Jasne. Daj mi chwilę, znajdę tylko swoją gitarę. Uwaga. Widzicie, asystent Google nie dość, że jest zawsze chętny, to jeszcze potrafi grać na gitarze. A skoro mowa już o imprezach, to asystent Google potrafi również rozpoznawać tytuły piosenek, które gdzieś na przykład na imprezach, w samochodzie albo gdziekolwiek lecą. Pokażę wam, jaka jest to komenda, uwaga. Rozpoznaj tę piosenkę. Okej, w tym momencie, jak widzicie, asystent Google nasłuchuje. Ja nie puszczę żadnej piosenki specjalnie, żeby nie zbanowali mi tego filmu, ale jeżeli wy coś puścicie, to z pewnością rozpozna tytuł tej piosenki. Opowiedz mi kawał. To jeden z moich ulubionych dowcipów. O, uwaga. W księgarni facet otwiera atlas samochodowy, a tam wszędzie czerwone kropki, sprzedawca wyjaśnia. A na tej stronie mamy Odrę. Ale to było suche, ale to było suche, słuchajcie. Asystent Google zna parę różnych fajnych żartów. Tego raczej nie nazwałbym fajnym, ale jeśli chcielibyście posłuchać wszystkich jego dowcipów, ściągnijcie go na swój telefon. Asystent Google potrafi również zadawać zagadki. Sprawdźmy, jaką dla mnie przygotuje. Zadaj mi zagadkę. Okej, co powiesz na to? Co się pojawia dwa razy w każdym momencie? Raz w każdej minucie i ani razu w wieczności? Litera M. O Jezu. Mógłby, wiecie co, mógłby tylko zostawić trochę czasu na zastanowienie, ale od razu podaję odpowiedzi. No tak czy siak, to było chyba lepsze od jego dowcipu. Gdybyście mieli zły dzień, uważalibyście, że nie wiem, nie jesteście do niczego się nie nadajecie, jesteście najgorsi na świecie, to możecie poprosić asystenta Google o to, żeby powiedział wam jakiś komplement. Powiedz mi komplement. Twój śmiech jest zaraźliwy. No, proszę bardzo, okej. Nie wiem, czy to prawda, trochę wątpię, ale czekajcie, zobaczymy, co powie następnym razem. Powiedz mi komplement. Podoba mi się twój styl. O, dzięki wielkie, kurde, asystent Google, jaki ty jesteś kochany. Poza opowiadaniem kawałów, nasz asystent potrafi również recytować wiersze, uwaga. Powiedz jakiś wiersz. Fragment wiersza Jana Kasprowicza, Księga Ubogich. Proszę bardzo, nawet tytuł. Witajcie, i autora góry, podał. O, witaj droga Marzeko. I oto znów jestem z wami, a byłem tak daleko. Pięknie, moi drodzy, aż się wzruszyłem. Ale żeby nie było, że asystent Google jest taki sztywny, to da się go, moi drodzy, również rozbawić. A żeby to zrobić, wystarczy go pogilgotać, uwaga, gili gili. Słyszeliście ten dźwięk? Jeżeli natomiast macie dzisiaj urodziny, to możecie pochwalić się tym asystentowi Google i wtedy przygotuję dla was pewną niespodziankę. Mam dziś urodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
Dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, już spokojnie, nie będziemy kazali mu śpiewać całej piosenki. Jak widzicie, asystent Google zaśpiewa wam 100 lat. Mówiłem już, że jest on na czasie z młodzieżowymi tekstami, ale jest on również na czasie z filmikami, które kiedyś podbiły internet. I uwaga, oto dowód, będę grał w grę. Widzę, że Sylwester już zaplanowany w najmniejszych szczegółach. Jak widzicie, dokładnie znam ten filmik, będę grał w grę jaką Tomb Raider, nie jest mu to obce. Nie jest mu obce również Familiada, a oto dowód, uwaga. Więcej niż jedno zwierzę, to... W tym temacie może być ze mnie trochę lama. Trochę lama. Trochę lama. I to jest, słuchajcie, to jest właśnie odpowiedź na to moje pytanie, właściwie na tą zagadkę. Asystent Google wie, że hitem była odpowiedź lama i on również, jak widzicie, lamę na końcu swojej wypowiedzi umieścił. Do asystenta Google w każdej chwili możemy również powiedzieć, że go lubimy. Uwaga, lubię cię. Zdradzę ci sekret, to uczucie jest obustronne. A skoro nas lubi, to może da nam buzi, uwaga, daj buzi. Zawsze mam dla ciebie całuski, cukiereczki, ciasteczka. Proszę bardzo. O Jezu, dzięki. Kochasz mnie? Kocham cię. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że teraz trzeba rezerwować salę i zespół. Dobra, skoro zaczął już temat ślubu, to uwaga, weźmiesz ze mną ślub? Nie może przekonasz do tego pomysłu, ale nie wiem jak z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. No okej, skoro ze ślubem będzie ciężko, to może chociaż zostaniesz moim przyjacielem? Czekałem na ten moment. I tyle? A, i tyle, okej, czyli chyba jesteśmy przyjaciółmi. A skoro jesteśmy przyjaciółmi, to poprosimy go, żeby zrobił nam coś do jedzenia. Uwaga, zrób kanapkę. A może suchara? Wiesz, z czym jedzą kanapki w piekarni? Z chlebem. Załamka. Lubisz Despacito? Nie tak szybko. Nie tak szybko, kojarzycie? Ale to jeszcze nie wszystko, uwaga, zapytajmy raz jeszcze. Lubisz Despacito? Wolę się przejechać wieś Katiko. Dobra, teraz zagramy ostro, zapytamy asystenta Google o jego konkurencję, czyli o Siri. Siri jest to odpowiednik asystenta Google, tylko że na iPhone'ach. Siri jeszcze języka polskiego niestety nie obsługuje, także asystent Google ma nad nią dość sporą przewagę. Ale zapytajmy, co o niej sądzi. Co myślisz o Siri? Podoba mi się jej imię. Nawet jej nie zhejtował. Spróbujmy raz jeszcze. Jestem pełen podziwu. Bycie asystentem to nie bułka z masłem. A, jak widzicie, też ją komplementuje, czyli chyba nie będzie jej hejtował. Kochasz Siri? Ty też znasz Siri? Jaki ten świat mały? Mam nadzieję, że u niej wszystko w porządku. Ale się wymigał od odpowiedzi, no. Asystent Google zna również czary, już wam to udowadniam, uwaga. Lumos. Widzicie? Zapaliła się latarka. Ale to nie wszystko, uwaga. Avada Kedavra. Mam nadzieję, że nie chcesz rozładować mojej baterii raz na zawsze. No chcę właśnie, uwaga, spróbujmy jeszcze raz. Avada Kedavra. Spokojnie, tobie wybaczę nawet zaklęcie niewybaczalne. Dzięki. Okej, lecimy dalej, uwaga. Przestrasz mnie. Gdybyście mieli wątpliwości, jakie dźwięki wydaje dane zwierzę, to asystent Google również da wam na to odpowiedź. Uwaga, sprawdźmy, jakie dźwięki wydaje mrówka. Jakie dźwięki wydaje mrówka? Taki odgłos wydaje mrówka. Okej. Okay. Jaki odgłos wydaje chrabąż? Nie mam jeszcze w repertuarze takiego dźwięku. Okej, okay, dobra, zagiąłem go. Jaki odgłos wydaje lew? Taki odgłos wydaje lew. Jak widzicie, lwa na szczęście ma. Czy jesteś inteligentny? Może się wydawać, że jestem mądry, ale tak naprawdę po prostu świetnie wychodzi mi wyszukiwanie informacji. A, myślałem, że coś lepszego powie, czekajcie. Czy jesteś inteligentny? Chyba zgodzisz się ze mną, że jestem bardziej błyskotliwy niż lodówka. Na pewno mam w sobie więcej ciepła i jestem lepszym słuchaczem. O, to lepsze. Poza tym asystent Google potrafi również wylosować liczbę z przedziału, który mu podacie. Uwaga, podaj liczbę z przedziału od 1 do 1000. Jasne. Dobra, czekamy, niech się zastanowi, zobaczymy co poda. 152 będzie. 413. Aj, nie trafiłem. Ulepimy dziś bałwana? Świetny pomysł. Co powiesz na to, aby nazwać go Olaf? Super pomysł. Zawsze do usług. Jak widzicie, można z nim spokojnie rozmawiać. I okej, to była już ostatnia komenda. Czas w takim razie pożegnać się z naszym asystentem Google. Powiemy mu po prostu nara. Cześć, czołem i kluski z rosołem. Proszę bardzo. I na tym, moi drodzy, kończymy pierwszą część ukrytych komend w asystencie Google. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, bo tak jak mówiłem, 20 tysięcy lajków i od razu biorę się za nagrywanie drugiej części. No i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić drugiej części ukrytych komend, w którym będą ukryte naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Póki co, bardzo dziękuję wam za to, że wytrwaliście do końca. Wbijajcie na mojego Instagrama, bo tak jak mówiłem, do końca dnia wybiorę jedną osobę spośród osób, które zaobserwowały mój profil.
i ta osoba otrzyma do mnie kartę podarunkową do wydania sklepu Google Play o wartości 50 zł. To tyle, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.